A jeżeli zawodników mamy ustawionych, to chciałbym również Państwa prosić może nawet o powstanie do minuty ciszy z powodu ostatnich tragedii, które miały miejsce w kopalni Pniówek, jak i w kopalni Ziofiówka. Wielkie brawa, dziękujemy bardzo. A teraz na boisku zameldują się kapitanowie obu ekip, a wraz z nimi burmistrz Aleksander Wyra, który dokona rzutu monetą, który zdecyduje, kto będzie odbierał, kto rozpoczynał kopnięciem dzisiejsze spotkanie. Nie do końca widzę numery kapitanów, ale na pewno jest wśród nich Tomasz Gustyn, Patryk Konicki z numerem 99, o ile dobrze widzę, w naszej ekipie Kamil Machulik. W ekipie gości wśród kapitanów to odpowiednio 84 i 88 numery. 84 Marcel Stawski, 88 Arkadiusz Kręcisz. Ponadto z numerem 10 Dawid Brzozowski, jak na razie dobrze spisujący się w tych rozgrywkach. Parę przyłożeń na jego koncie. Z numerem 63, jakiś ofensywny, liniowy, zaraz rzucę okiem w rozpiskę i powiem Państwu, to Michał Makowski. Spadła moneta, Hammer wybrali połowę, zobaczmy jak się ustawią. Charakterystyczny gest Ouls, wskazujący, że to oni będą odbierać, a Hammers rozpoczną od wykopu. Jak zawsze gest dobrego ducha, życzę sobie powodzenia w tym meczu, zbite piątki. I na boisku meldują się pierwsze formacje specjalne. Powitałem wszystkich Państwa na miejscu, a też z miłą chęcią powitam tych z Państwa, którzy przed telewizorami, przed ekranami oglądają stream z naszego spotkania. Dziękujemy Śląskie TV za realizację. Dla tych z Państwa, którzy po raz pierwszy na meczu futbolowym albo nie do końca wiedzą, na czym to polega, to poza tym, że organizatorzy przygotowali takie bardzo fajne, krótko opisane reguły naszego sportu, to ja sobie pozwolę nadmienić od razu, że w futbolu mamy trzy tak naprawdę formacje, które regularnie zmieniają się na boisku. Podstawowe to atak i obrona, jak w każdym sporcie, każda po 11 osób. A dodatkowo mamy formacje specjalne, które wchodzą na boisko wtedy, kiedy mamy właśnie jakieś warianty kopnięcia. Jednym z nich jest właśnie to kopnięcie otwierające spotkanie, czyli tak zwany kick-off. Hammers ustawią się w jednej linii i postarają się jak najdalej odkopnąć futbolówkę, a ustawieni głęboko, głęboko na swojej połowie returnerzy, czyli ci zawodnicy, którzy będą powracać z piłką, będą starali się jak najdalej zanieść ją w kierunku pola punktowego. Gwizdek gotowości za nami. Trudne do złapania kopnięcie, widzimy problem z opanowaniem. I w okolicy, o ile się nie mylę, 35 yarda bez returnu, czyli naprawdę fajnie zrealizowane to
ciekawa, jak na realia Ligi Drugiej wersja kopnięcia. I teraz, tak jak wspomniałem, formacje ataku i obrony odpowiednio Bielawaus w ataku, a Hammers rozpoczną od obrony. Pewnie standardowego biegu na rozpoczęcie możemy się spodziewać. Popatrzmy, piłka zawsze wznawiana jest przez centra, czyli tego zawodnika środkowego w linii, takim krótkim podaniem do rozgrywającego, a ten oddaje ją do running backa i jest bardzo, bardzo dobry bieg do zewnątrz, żeby to miało być przyłożenie już w pierwszej próbie. Nie został powalony, ale teraz jest zatrzymywany z numerem 10. Naprawdę bardzo dobrze pokazuje się od pierwszej akcji. Dawid Brzozowski, tak jak wspomniałem, zdobył już kilka przyłożeń w dwóch pierwszych meczach. Owls, tak złożyło się, że zagrali dwa pierwsze mecze przeciwko temu samemu rywalowi, ponieważ w tym roku ta Liga Druga została podzielona na dwie grupy, grupę północną i południową. My oczywiście geograficznie w grupie południowej i tam rozgrywane mamy mecze z tym samym rywalem dwa razy, na zasadzie mecz rewanż, i Owls z tym samym rywalem, czyli z Jaguars Kąty Wrocławskie, pierwszy mecz zwyciężyli, w drugim niestety musieli oddać wyższość rywalowi. A dziś pierwsze spotkanie przeciwko Hammers. Celowy bieg rozgrywającego nie jest odrzucenie piłki. Dawida szuka dobre bardzo bloki i mamy pierwsze przyłożenie, bardzo dobry blok z numerem 4. Tomasz Dymkowski nie pozwolił dostać szybkiego kontaktu biegaczowi ekipy gości. I w futbolu amerykańskim, jeżeli ktoś z Państwa jeszcze tego nie wie, punkty liczymy w dość specyficzny sposób za przyłożenie, czyli za tą akcję, którą właśnie teraz widzieliśmy, czyli za przekroczenie linii końcowej boiska z piłką. Mamy 6 punktów i dodatkową możliwość zdobycia podwyższenia, czyli odpowiednio jednego punktu za kopnięcie, takie jak teraz widzimy ustawienie w ekipie gości, lub 2 punktów za normalną akcję, jednak to zwykle zdarza się rzadko. Raczej klasyczne jest, oj, bardzo zły snap, ale będzie próba właśnie tego rozegrania za 2 punkty. Rzut w pole punktowe i jest złapana piłka przez zawodnika z numerem 90. To pewnie nominalny, defensywny liniowy z numerem 90. Oskar Nowak, fajne nazwisko jak na futbolistę. Wróżę tutaj przyszłość w futbolu, ale to widzimy, że czasami z takiej zagrywki, która nie powinna tak naprawdę wyglądać, mamy coś z niczego. Z numerem 25 podawał Szymon Stawski, rezerwowy rozgrywający, a popisuje się naprawdę dobrym doręczeniem piłki do prawdopodobnie nominalnego defensywnego zawodnika. Oni zwykle nie są tak dobrzy w łapaniu, ale teraz ustawieni głęboko. Nie, widzę, że tutaj solowy returner to Dawid Janik, wieloletni już reprezentant Hammers. Miał również oferty, propozycje gry w lidze pierwszej, tutaj w sąsiednich ekipach, ale postanowił zostać w Hammers, reprezentować barwy młotów. Tutaj mogą się Państwo, zwłaszcza ci na streamie, zastanawiać prawdopodobnie, z czego wynikają w ogóle takie, a nie inne barwy Hammers. A oczywiście niebieski i żółty to barwy Śląska. Popatrzmy, jak daleko Dawid, miejmy nadzieję, z dobrymi blokami, zdoła powrócić z piłką. Pewne złapanie, jest sporo miejsca, rozpędza się Dawid. Szuka miejsca do zewnątrz. Bardzo dobrze, jest już na 20 yardzie, szuka jeszcze, tańczy z piłką. Brakło troszeczkę bloków tutaj w tej drugiej linii. Ale zrobił co mógł, bardzo dobrze. Dawid, widać, że doświadczony zawodnik, na pewno z dużymi możliwościami. I po raz pierwszy melduje się na boisku ofensywa Hammers Łaziska Górne. Nominalnie prowadzona byłaby przez Eliota Bodmana, importowanego rozgrywającego, i na pewno wtedy byliby o wiele groźniejsi. Niestety w pierwszym spotkaniu uraz kolana, dość częsty niestety w tym sezonie na boiskach futbolowych w Polsce. Uraz kolana, który prawdopodobnie wykluczy go z rozgrywek na najbliższe tygodnie, możliwe nawet, że do końca sezonu, i musimy walczyć z rezerwowym rozgrywającym, ale jest to rozgrywający, który potrafi grać na tej pozycji. Patryk Konicki wielokrotnie już reprezentował Hammers
zarówno w ofensywie, jak i w defensywie jest od pierwsze oddanie piłki. Bardzo dobry bieg. Nie widzę numeru, zaraz Państwu zrelacjonuję, kto to był. Numerem 29. Mam wrażenie, że to Jakub Szojda. Tak z głowy, tak jest. Też już długoletni hammer. Tak z perspektywy już dłuższego grania prawdopodobnie zostanie wkrótce upomniany o to, że musi zasłonić swój bardzo ładnie połyskujący złoty backplate, czyli ten ochraniacz na plecy. Zawodnicy starają się przemycić jak najwięcej się da tych elementów ładnego ubioru, żeby tylko i wyłącznie dobrze wyglądać. O, widzą Państwo, arbiter główny obciągnął koszulkę. Zawsze fajniej coś takiego indywidualnego mieć, być rozpoznawalnym z sideline'u, ale niestety reguły wymagają zasłaniania wszystkich elementów. Patryk Konicki, pierwsze podanie, Szymon Dwornik, bardzo ładny unik. Mamy chyba gdzieś około 5 yardów, myślę, zysku. Jak na razie bardzo skutecznie przesuwają się do przodu tymi małymi krokami. Nie tak dynamicznie jak goals, ale może to jest też droga do endzone'u, tego pola punktowego w ekipie Hammers. A korzystając z hadla, czyli tego zgromadzenia zawodników na środku boiska, ja pozwolę sobie podziękować sponsorom, panu burmistrzowi przede wszystkim, ponadto Fractalowi za dostarczenie rollbaru, dostarczenie grilla, który chyba będzie wkrótce rozpalany, ponadto Geta Art, miastu Łaziska Górne i Mosirowi Łaziska Górne, firmie Cam Media Group, pani Gabrieli Botor. A teraz wracamy na boisko, Patryk Koniński, obok niego Jakub Szojda i jest w pierwszym biegu, ale niestety szybko powalony przed linią wznowienia akcji, czyli tak zwany tackle for loss z numerem 78. Popisał się tutaj jeden z defensorów linii defensywnej, czyli tej formacji pierwszej linii obrony tak naprawdę na boisku, a z numerem 78 był to, zaraz Państwu powiem. Paweł Parkitny, z numerem 78, przepraszam, rozpiska niestety nie jest w kolejności numerycznej, byłoby o wiele prościej, ale ustawieni znów szeroko skrzydłowi po prawej stronie, czyli dla tych Państwa przed telewizorami u dołu ekranu, Dawid Janik. Oj, bardzo zły snap, co zrobi z tym Patryk Konicki, niestety jest spora strata yardów. Widzimy, że ta wymiana między centrem, czyli tak jak wspominałem, zawodnikiem środkowym linii, a rozgrywającym, powinna przebiegać zwykle bardzo, bardzo spokojnie. Jest to raczej prosty element, ale potrafi przyprawić o właśnie takie duże straty yardów. I mamy czwartą próbę i w takim momencie, kiedy mamy czwartą próbę i dużo, dużo yardów do przejścia, zwykle na boisku melduje się formacja specjalna zwana pantem, która pozwala odkopnąć piłkę, oddalić ją od własnego pola punktowego, żeby zostawić tak więcej boiska do przejścia, ponieważ futbol amerykański to właśnie zdobywanie yardów. Po naszej stronie, blisko tutaj trybun, mamy takie pomarańczowe znaczniki i aby zdobyć pierwszą próbę, trzeba o te 10 yardów za każdym razem przenieść futbolówkę. Popatrzmy, Patryk Konicki jednak ustawiony w klasyczny sposób, nie jest tak zwany rugby kick, dalekie kopnięcie, bardzo ładnie, ale jest też akcja powrotna, która mniej więcej doprowadza już do miejsca, z którego odkopywali prawie Hammers. Niestety tutaj pozostawienie formacji ofensywnej i takie odkopnięcie bez zmiany personelu nie przyniosło nam zbyt wiele dobrego. Na boisku znów defensywa. W Hammers najmocniejszą formacją wśród defensywy, jakby najmocniejszą linią, wydaje się właśnie ta pierwsza, ta linia defensywna. W niej bardzo, bardzo znany tutaj lokalnej publiczności Tomasz Gustyn, a obok niego jeden z założycieli, można powiedzieć, ekipy Hammers, czyli Mateusz Turalski, zawodnik z przeszłością reprezentacyjną. Z numerem 63 mamy też Z numerem 63 mamy też Pawła Kosmowskiego, młody zawodnik, perspektywiczny. Zobaczmy, jak się pokaże. Jeszcze raz piłka w rękach importowanego biegacza. Z numerem drugim Anthony Green. Owls zdecydowali się w przeciwieństwie do Hammers na postawienie na importowanego
biegacza, nie rozgrywającego. Zwykle to rozgrywający jest importowanym zawodnikiem, ponieważ na jego barkach spoczywa największa odpowiedzialność w kwestii tego, gdzie pośle piłkę, jaka zagrywka zostanie wybrana. Paweł Sołtysiak tutaj skonsultował się ze swoimi skrzydłowymi ze strony prawej. Myślę, że będzie to akcja podaniowa. Nie, tak zwane speed option, czyli odrzucenie do Antonego Greena. Można powiedzieć, że wystraszył się Dawida Biesiadeckiego. Pojedynek tych boiskowych dwójek. Pierwsza próba, ale uniknął kontaktu Antony Green. Takie zagrywki, które pozwalają odrzucić piłkę, czyli tak zdjąć jakby z siebie możliwość kontaktu, bardzo, bardzo często utrudniają defensorom powalenie, ponieważ muszą skupić się na dwóch zawodnikach na raz, a nie jest to proste, zwłaszcza kiedy na boisku my widzimy niskiego, czarnoskórego zawodnika, którzy słyną właśnie z tej zwinności, możliwości zmiany kierunku. Jakieś konsultacje po stronie Owls. Hammers bardzo blisko już własnego pola punktowego niestety. Znów Antony Green z piłką, biegnie w stronę Tomka Gustyna, ale udaje mu się go zbić. I wbija się w pole punktowe niestety. Widzimy, arbiter podnosi ręce w górze w geście przyłożenia. I na tą chwilę zostajemy z wynikiem 14 do 0. Prawdopodobnie znów próba kopnięcia, czyli zdobycia tylko jednego punktu, ale nie wiemy, czy to nie skończy się tak jak poprzednim razem, czyli zrobieniem czegoś z niczego i podwyższeniem za dwa punkty. Popatrzmy, w ekipie Owls kopie z numerem 25, celnie mamy to podwyższenie, z numerem 25 Szymon Stawski celnie podwyższył, czyli zostajemy z wynikiem na tą chwilę 15 do 0. I znów kolejna formacja specjalna na boisku, po raz kolejny formacje specjalne z naszej strony return, a formacja kick-offu ustawi się po stronie Owls. Znów Dawid Janik będzie miał okazję podnieść tą futbolówkę jak najdalej się da, ułatwić ten pierwszy start, pierwszą próbę naszej ekipie. Jak na razie Dawid Janik bez punktów w tym sezonie. Jedyne punkty dla Hammer zdobywał po ładnym podaniu Szymon Dwornik od Eliota Bodmana, a potem podwyższenie za dwa punkty sam Eliot wbiegł w pole punktowe, dlatego widzimy, jak dużą stratą jest utrata tego importowanego rozgrywającego. Czyżby znów mieliśmy tym razem płaskie, trudne kopnięcie, ale piłka jest podniesiona i jest próba returnu. Zatrzymany na 30 yardzie z numerem 88 Karol Szczepek. Nienominalny returner, ale też potrafi, widzimy, poradzić sobie z futbolówką w ręku. Może to być dla Państwa tutaj na stadionie nowość, ale numery na boisku futbolowym zwykle mają swoją wartość, ponieważ zawodnicy na różnych pozycjach mają różne numery. Jeżeli zawodnik ma numer między 50 a 80, a dokładnie 79, nie może on łapać podań. Cała reszta zawodników może te podania otrzymać, dlatego jeżeli widzimy, że z piłką biegnie zawodnik na przykład z numerem 88, możemy spodziewać się tego, że potrafi on to robić, jest nominalnym skrzydłowym, czyli powinien radzić sobie z piłką w rękach. Patryk Koniecki znów wstawiony za swoim centrem, dobre jest to podanie. Jakub Szojda zatrzymany znów bardzo, bardzo szybko i to znów z numerem 78 w ekipie Owls. Paweł Markitny, ale mamy jakiś uraz. Miejmy nadzieję, że nic poważnego. A ciekawostka również dla tych na streamie, że dziś jednym z ratowników medycznych na dzisiejszym spotkaniu jest były futbolista Oskar Opic. Serdecznie pozdrawiam. Widzimy, że jeżeli ktoś nawet kończy karierę boiskową, to wciąż pozostaje blisko futbolu. Brawa dla kontuzjowanego zawodnika. Wstał o własnych siłach, pewnie jeszcze będzie w stanie kontynuować tą dzisiejszą naszą rozgrywkę. A to Jarosław Gruszka
defensywny, liniowy. Dobra zagrywka w jego wykonaniu, ale okupiona jakimś bólem w kolanie prawdopodobnie. Jeżeli chcieliby Państwo wiedzieć, po co zawodnicy przed każdym zagrywką ustawiają się w takim kółku, tam właśnie rozgrywający podaje swoim zawodnikom, co mają zrobić, ponieważ futbol amerykański to taka troszeczkę wersja szachów na żywo. Tutaj wszystko jest z góry zaplanowane. Oczywiście jest miejsce na improwizację, ale to dopiero wtedy, kiedy coś nie idzie po naszej myśli. Patryk Konicki, krótkie podanie, ale niestety nie w te ręce. I jest akcja powrotna, zakończona przyłożeniem 21-0 z numerem trzecim Sylwester Łazuga. Zbyt późno obrócił głowę Szymon Dwornik. Było tam miejsce, ale niestety nie zdążył spostrzec, gdzie jest piłka. Bardzo szybkie jak na razie przyłożenia po stronie gości. Rozmawiając z Mateuszem Turalskim przed tym spotkaniem, zapytałem, jak się zapatruje na ten mecz i na nadchodzące spotkania w perspektywie właśnie utraty rozgrywającego. Powiedział, że w tym meczu na pewno dużo będzie zależało od defensywy, że to oni muszą wziąć ciężar tutaj na swoje barki i pomóc jak najbardziej chłopakom z ofensywy, ale powiedział też, że wierzy, że na następne mecze zarząd sprowadzi nowego rozgrywającego. Od słupka trafia po to podwyższenie między słupki. Mamy wynik 22-0. A tym z Państwa, którzy mają puste ręce, zapraszam albo na lody, albo na piwko do Fraktala. A jeżeli ktoś chce wzmożyć troszeczkę doping, zapraszamy tutaj. Można przejąć bęben, pobębnić. Może jakieś dzieci mają ochotę pobębnić bęben. Zapraszamy. Obok mnie można bęben odebrać, pobębnić. Ciekawe, jaki tym razem wariant kopnięcia. Czy dadzą piłkę jak na razie dobremu returnerowi Dawidowi Janikowi w ręce, żeby coś z nią wyczarował? Czy znów będzie kopnięcie płaskie? Nie, tym razem w drugą stronę. Oj, bardzo nieprzyjemnie się odbiła. Musi ją podnieść Dawid Janik, bo jeżeli tak się skończy, popatrzmy na sędziów, co pokażą. Najmniejszy wymiar kary, czyli tak zwany touchback, jeżeli piłka zostanie niepodniesiona w endzone, czyli w tym właśnie polu punktowym, jakby za darmo otrzymujemy 20 yardów, także naprawdę jest to najmniejszy wymiar kary, ponieważ gdyby Dawid Janik nie podniósł jej w polu punktowym, a dopadłby do niej ktoś z drużyny gości, byłoby to również potraktowane jako przyłożenie. Bardzo rzadka rzecz, przyłożenie w ten sposób zdobyte. Ale rzadka nie znaczy niemożliwa, także całe szczęście, że Dawid był mimo wszystko pierwszy przy piłce. Patryk Konicki, jak na razie dwie próby podań, obie złapane, jedna niestety tylko przez naszego zawodnika. Jakub Szojda, bieg środkiem. 2 czy 3 dobyte yardy w taką twardą grą. W Stanach Zjednoczonych, gdzie drużyn futbolowych jest znacznie więcej, a taki typ ofensywy nazywany jest ground and pound i są drużyny, które specjalizują się tak naprawdę tylko w pchaniu tej piłki środkiem. Jest to troszeczkę mniej widowiskowe, ale za to bardzo, bardzo fizyczne i często przynoszące zawodnikom linii ofensywnej, czyli tym największym chłopakom, dużo, dużo radości. Oni potrafią czerpać przyjemność z tego, że pchają i można powiedzieć, że wyrządzają fizyczny ból zawodnikom defensywy. Teraz czuję, że będzie to próba podania. Zobaczmy, co zrobi Patryk Konicki. Solowy bieg rozgrywającego. Popatrzmy, czy sędziowie przesuną futbolówkę chociaż o kawałek do przodu. Mamy trzecią próbę, ponieważ tak jak zacząłem mówić wcześniej. I poprosimy, albo i nie.
jakiś uraz zawodnika, ale dobrze widzę, z numerem 54 w ekipie z Bielawy. Na początku czapeczką sędzia główny wskazywał, że potrzebna będzie interwencja medyków, jednak dał radę sam przemieścić się poza boisko. Mamy trzecią próbę i około 7 yardów do przejścia. Zwykle w takiej sytuacji możemy spodziewać się podań. Patrzmy, czy tak też Patryk pokieruje naszą ofensywą. A kończąc wątek, 10 yardów, czyli odległość między jednym pomarańczowym znacznikiem a drugim, to tak naprawdę chleb poprzedni futbolu. To chodzi właśnie o to, aby przesuwać tą piłkę w każdej z tych prób, chociaż troszeczkę do przodu, aby właśnie po przekroczeniu tego drugiego znacznika przesunąć oba i dostać świeżą serię czterech prób. Patryk Konicki nisko rzuca, ale jest złapane. To właśnie chyba Szymon Dwornik. Popatrzmy, czy będzie. Jest pierwsza próba. Charakterystyczny gest sędziów. Pierwsza próba. I również były futbolista jednej ze śląskich ekip, Adrian Binek, umieścił piłkę w okolicy 30, o ile się nie mylę, yarda. Słoneczny dzień, niedziela, grill, piwko, czyli to, czego tutaj w Łaziskach najbardziej można się, czym najbardziej można się cieszyć. Brakuje tylko troszeczkę punktów w naszej drużynie, ale mam nadzieję, że w końcu się to zmieni. Patryk Konicki z piłką w rękach oddaje do Jakuba Szojdy. Dobry bieg środkiem. Wydaje się, że 2 czy 3 yardy wyrwane i jest jakiś znów uraz. Niestety tutaj słyszę z trybun, że padają jak muchy. No niestety właśnie tak to jest, że te biegi środkiem bardzo często przynoszą takie niestety zarówno z jednej, jak i z drugiej strony szkody, ponieważ to jest to, czego w futbolu jest bardzo, bardzo dużo. Właśnie te zderzenia w dużym tłoku, kiedy nie jesteśmy w stanie skontrolować ciała, czasami prowadzą właśnie do takich kontuzji, których no niestety nikomu nie życzymy, ale tak to jest. Jeżeli ktoś stara się zagrać jak najlepiej, daje z siebie wszystko, czasami musi to okupić jakimś urazem. Mamy nadzieję, że to nie jest nic poważnego. Ekipa medyków na środku. Nie widzę nawet numeru, który to zawodnik. Obok niego Paweł Sołtysiak. Na pewno wsparcie, jak tylko zostanie podniesiony zawodnik trybun, będzie bardzo, bardzo mile widziane, ale ...22-0, wciąż pierwsza kwarta tego spotkania. 22-0 to taki wynik bardzo podobny do aktualnej tutaj temperatury. 22 stopnie w słońcu, bardzo, bardzo przyjemnie, delikatny wietrzyk, który nie przeszkadza w kierowaniu wysokich i dalekich podań. Mam nadzieję, że jeszcze ich tutaj troszeczkę zobaczymy, ponieważ jak na razie dużo tej gry dołem, czyli właśnie tej gry biegowej. Ale też tak to zwykle było już od wielu, wielu lat, że drużyny śląskie słynęły z tego, że właśnie pchają piłkę po ziemi. Kontuzja niestety wydaje się być na tyle poważna, że zostanie zabrany karetką. A jeżeli chodzi o aktualną sytuację w tabeli grupy południowej, pięć drużyn na pierwszym miejscu, Wieliczka Dragons z 2 zwycięstwami, tak samo jak Jaguars Kąty Wrocławskie, ale Jaguars o 1 mecz więcej, Wieliczka zaledwie 2 spotkania rozegrane. Na trzecim miejscu nasi dzisiejsi rywale, czyli Bielawa Owls, oni też zagrali, to jest ich trzecie spotkanie, nasze zaledwie drugie. Jest jeszcze wciąż szansa na zajęcie jednego z 2 pierwszych miejsc premiowanych awansem do półfinału. Na pewno nie będzie to łatwe, ale będziemy walczyć. Podcięte troszeczkę skrzydła kontuzją rozgrywającego, ale wierzymy, że uda się sprowadzić następcę, który będzie w stanie pokierować tą ofensywą jak najlepiej, a Patryk Konicki będzie mógł się wtedy w pełni poświęcić gry w defensywie, ponieważ dzisiaj to w dwie strony Patryk musi ciężko pracować.
A w takiej temperaturze uwierzcie mi Państwo, że dobrze się ten sport ogląda, ale gra się w niego zdecydowanie, zdecydowanie trudniej. W tej niestety wymuszonej przerwie, jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie wziął udziału w loterii, to również zachęcam. Widzę, że nad naszych dmuchańcach też nie ma tłoku, także jeżeli któryś z dzieciaków chciałby trochę poskakać, tam również można chwilę spędzić. Przy rollbarze delikatna kolejka, ale na pewno ta chwila przerwy pozwoli tą kolejkę opróżnić. Tak samo z lodami, jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę się troszeczkę schłodzić, a przyjechał samochodem, to może właśnie pora na loda. W przeciwieństwie do piłki nożnej tutaj w takim momencie jak kontuzja czy przerwa w grze, ten czas jest zatrzymywany. Także 12 minut gry to jest 12 minut tak naprawdę ciągłej gry, a nie gry z przerwami. Czyli te 48 minut potrafi nam się rozciągnąć czasem do 2 czy 3 godzin. A jeżeli, niestety oczywiście mam nadzieję, że tak się nie stanie, ale jeżeli wynik przekroczy różnicę 34 oczek, to wtedy czas leci już bez przerwy. Wielkie brawa dla zawodnika. Wciąż nie widzę numeru, ale już na noszach widzimy jakiś problem z nogą. Możliwe, że to właśnie jakiś problem z tym wspomnianym przeze mnie kolanem. Ta kontuzja w tym sezonie niezwykle popularna na polskich boiskach. Chociaż popularna to bardzo... Niefajne określenie, ale... Ale niestety w tłoku tak to właśnie jest, że ciężko te nogi skontrolować, kiedy ktoś w nie wpada. Nie ma w tym oczywiście żadnej umyślności. Widzimy, że gdyby tutaj było jakieś przewinienie, sędziowie rzuciliby takie żółte flagi, które właśnie wskazują jakieś zagranie nieprzepisowe. Nic takiego na boisku nie mamy, co znaczy, że w pełni legalne było to zagranie i po prostu kontuzja jest elementem przypadku i nieszczęścia. Widzimy nawet, nasza ekipa brawami podziękowała za grę. Za grę zawodnikowi. Wiemy, że tutaj gdzie indziej jak w Hammers te wartości przyjaźni są bardzo cenne i pielęgnowane. Te naprawdę chłopaki nie odnieśli zbyt wielu sukcesów, jeżeli chodzi o takie zwycięstwa w sezonie, ale grają dla siebie, grają ze sobą, spędzają tutaj miło czas na treningach, jak i na meczach, więc jeżeli ktoś z Państwa myśli, że taki futbol amerykański to może być dla niego przygoda, to tak jak powiedział mi zarówno Mateusz Turalski, jak i prezes Sebastian Botor, to właśnie Hammers to ekipa, w której ta wartość przyjaźni jest bardzo, bardzo pielęgnowana i zdobywa się znajomości na całe życie. A jak ktoś już wsiąknie w futbol, to tak jak widzicie Państwo, czy po sędziach, czy nawet po naszym ratowniku, czy po ludziach, ja widzę po ludziach zgromadzonych na trybunach, zostaje z nim na długo. Boisko wolne od kontuzjowanych zawodników, więc wracamy do gry. Mamy nadzieję, że tutaj nie zmroziło zbytnio naszych ofensywnych zawodników. Takie przerwy czasami potrafią wybić z rytmu. Patryk Konicki do Jakuba Szojdy, jest troszeczkę miejsca.
znów zdobyte kilka yardów. Będziemy mieli chyba trzecią próbę i około 5-4 yardów do zdobycia, aby znów zresetować licznik prób do pierwszej próby. Popatrzmy, co pokażą arbitrzy. Czy to był koniec pierwszej kwarty? Tak. Koniec pierwszej kwarty, a w międzyczasie dostałem tutaj wiadomość, że to Krystian Ośka odniósł kontuzję. Linebacker i defensywny liniowy z nominalnego pierwszego składu. Bardzo, bardzo na pewno szkoda trenerowi Owls, że opuścił go tak podstawowy zawodnik, tak silne ogniwo. Zmiana połów. Wracamy znów do naszej trzeciej próby. Kluczowy moment, trzecia próba i dość bliski dystans do drugiego znacznika. Widzimy, wzmaga się doping na trybunach, ludzi zgromadzonych całkiem sporo. Dawid Janik dzisiaj jeszcze bez podania. Może to właśnie w takim kluczowym momencie w jego kierunku skierowana zostanie piłka przez Patryka Konińskiego, ale może też Jakub Szojda szarpnie troszeczkę. Gwizdek oznaczający gotowość sędziów na wznowienie gry. Popatrzmy, czy będzie dobre. Tak, jest dobry snap. Patryk Konicki rzuca. Dawid Janik, tak jak mówiłem, właśnie do niego w tym momencie. Można powiedzieć, że uśpili troszeczkę czujność tutaj nad Dawidem Janikiem. Myślę, że często jest on podwajany przez defensywę Owls. To jest, chyba tak mi się wydaje, najlepszy skrzydłowy w naszej ekipie. I w takim właśnie ważnym momencie do niego celnie kieruje piłkę Patryk Konicki. Powoli widzimy, że ta przeplatanie gry biegowej grą podaniową przynosi efekty. Na połowie gości nasza drużyna. Trzech skrzydłowych znów tutaj indywidualnie na prawej stronie boiska. Z mojej strony Dawid Janik. Bardzo ładne podanie, ale też świetne powalenie, naprawdę bardzo ładnie uderzył Sylwester Łazuga, a piłka złapana przez zawodnika, o którym jeszcze dzisiaj nie wspominałem, Mateusz Merta, ciut większy niż wszyscy skrzydłowi, często stawiam też na pozycji tight enda, czyli takiej fuzji, można powiedzieć, ofensywnego liniowego, czyli tych największych chłopaków w drużynie ważących grubo 120 kilo, jak i więcej. Krzyżówki właśnie z liniowym i receiverem, który dobrze blokuje, jak i łapie piłkę. Znów pierwsza próba, 25 yardów do pola punktowego, do tej ziemi obiecanej. Jakub Szojda szuka miejsca, niestety zatrzymany. Brakło tutaj troszeczkę dobrych bloków z prawej strony linii. Widzimy, że jak na razie tutaj największe problemy właśnie są na linii ofensywnej w naszej drużynie. Mam nadzieję, że dadzą radę, o ile w biegach do środka udaje się Jakubowi zawsze te 2 czy 3 yardy wyszarpać, o tyle w biegach do zewnątrz jak na razie brakuje troszeczkę dobrej egzekucji i dobrych bloków. Lustrzane odbicie, tym razem dla Państwa w telewizji trójka zawodników u góry ekranu, solowy skrzydłowy u dołu, Patryk Konicki. Oj, bardzo ryzykowne tutaj podanie, dobrze dość kryty z numerem 13 Mateusz Merta, znów do niego próba takiego powtórzenia próby sprzed kilku chwil. Podbita piłka, był blisko przechwytu z numerem 8 Grzegorz Wojtczak, na szczęście. Jak to mawiają w Stanach, zawodnik defensywy właśnie dlatego, że nie potrafi tak dobrze łapać.
Na szczęście odbiła się piłka od jego rąk, ale spadła na ziemię, zatem wracamy do trzeciej próby. Trzecia próba i 9 yardów, czyli dość sporo. Zwykle w takich sytuacjach jakieś dalsze podania są tym, czego można się spodziewać. Popatrzmy, czy tak to też tutaj u nas na boisku się wydarzy. A może jakaś zagrywka kombinowana, tak zwany trick play? Tony Bowman. Coś takiego na pewno zaplanował. Jest, ucieka Patryk Koniecki do boku. Rzuca, ale niestety niecelnie. Jeszcze uderzony blisko końca akcji. Bez flagi, czyli jeszcze sędziowie nie uznali tego za późne uderzenie. Jakieś nieporozumienie na linii skrzydłowej między Szymonem Dwornikiem właśnie a Patrykiem Konickim. Takie nieporozumienia bardzo często w takich sytuacjach właśnie podbramkowych potrafią podciąć skrzydła. Mam nadzieję, że to nie będzie to teraz tym, co będzie trapiło naszą drużynę, a damy radę te 9 yardów zdobyć blisko do pola punktowego, także na pewno będą próbować grać bez kopnięcia. Jeżeli nie uda nam się, to wtedy po prostu Owls zaczną z tego miejsca. Równo rozłożeni odbierający zawodnicy. Zły snap, piłka na ziemi. Patryk Koniecki próbuje coś z tym zrobić, rzuca daleko. Podbita piłka i niestety. Ale mamy jakąś flagę, czyli może będzie darmowa pierwsza próba, za późny atak na rozgrywającym. Tak zwany roughing the passer. Niebezpieczny atak na rozgrywającego. Pokaże na pewno nam to sędzia w białej czapeczce. Tak jest, atak na rozgrywającego po stronie gości. To będzie dla nas szczęśliwie darmowa pierwsza próba. 15 yardów kary. I około 13 yardów do pola punktowego. Szczęście w nieszczęściu. Można powiedzieć, że odczuł to starcie na pewno Patryk Konicki. Ale dał radę wyciągnąć z tego tyle, ile się dało, czyli flagę na gości. Pierwsza próba, blisko. Bieg środkiem, Jakub Szojda. Mam wrażenie, że oddanie piłki do Jakuba Szojdy to są dzisiaj pewne 2 yardy, przynajmniej jeżeli biegnie środkiem. Druga i 8. Nabiega się dzisiaj nasz rozgrywający, bo widzimy, że w przeciwieństwie do Owls odbierane sygnały są bezpośrednio od trenera głównego z sideline'u, czyli z linii bocznej. Przed każdą zagrywką podbiega i wraca, czyli robi te 20-30 metrów biegu co zagrywkę. Teraz głośny doping. Blisko pola punktowego. Znów Jakub Szojda szarpie się środkiem. Spadł kask zawodnikowi z numerem 60. Będzie musiał na jedną próbę opuścić boisko. Zbiega też z numerem 21. Michał Grzesiak odczuł to bolesne pchanie środkiem właśnie przez Jakuba Szojdę i naszych ofensywnych liniowych. Trzecia próba, około 8 yardów, 7 do przejścia i dokładnie 10 do pola punktowego. Owls ustawieni z jednym safety. Prawdopodobnie krycie man, bezpośrednio każdy swojego zawodnika. Dobre przeciwko podaniom, chyba dalekiego podania. Ajajaj, ale mamy flagę, czyli będzie tak zwane DPI, defensywne przeszkadzanie przy podaniu. Mam wrażenie, że mimo wszystko, mimo tej próby przeszkadzania, dało się tą piłkę złapać. Kacper Błaszczyk miał piłkę na rękach. W momencie, w którym kara oznaczałaby 15 yardów, a jesteśmy na tyle blisko pola punktowego, że nie da się jej odmierzyć,
ustawił Adrian Binek piłkę na drugim yardzie. Pierwsza próba. Jestem niemal pewny, że w polu punktowym zaraz zamelduje się Jakub Szojda. Dajmy mu duży, duży doping. Przerwa na żądanie dla drużyny gości. A doskonale Państwo wiedzą, że każda taka przerwa to dla mnie wspomnienie o naszych sponsorach, o Fraktalu, o tym, że rzut monetą dzisiaj dokonał pan burmistrz Aleksander Wyra. Dziękujemy mu bardzo za to, dziękujemy za wsparcie dla naszej drużyny, dziękujemy Mosirowi i całemu miastu Łaziska Górne za możliwość grania na tym obiekcie, o który od wielu, wielu lat można powiedzieć, że głównie właśnie do futbolu amerykańskiego służy, mimo tych kilku wykopanych przez piłkarzy dziur na środku, to trawa ładnie przystrzyżona, boisko suche, w przeciwieństwie do wielu boisk w pierwszej lidze, gdzie tam naprawdę, naprawdę trawa bardzo, bardzo grząska. Tutaj wszystko ładnie zadbane. Dziękujemy pani Gabrieli Botor, dziękujemy Gazecie Łaziska, która za każdym razem, kiedy Hammers rekrutują, szukają nowych zawodników, wspomina o nas, zaprasza na nasze rekrutacje. Tak jak ja Państwa zapraszam na treningi do Hammers, widzą Państwo, że każdy tutaj niezależnie od kształtu, niezależnie od wymiaru, znajdzie dla siebie miejsce. Zarówno chudzi, szczupli, jak i ci troszeczkę, troszeczkę więksi mają dla siebie miejsce na boisku. Pierwsza próba, 2 yardy do pokonania. Idzie mocno zapchany boks, czyli tą strefę w okolicy piłki, aby chronić Patryk Konicki sam z piłką i melduje się w polu punktowym prawie że bez dotknięcia. Mamy nadzieję, że teraz już pójdzie z górki. Zawsze najtrudniej zacząć. O ile się nie mylę, na boisku wciąż pozostaje ofensywa, nie melduje się formacja specjalna, czyli będziemy się prawdopodobnie mogli spodziewać gry za 2 punkty. Gonienia wyniku, na tą chwilę wynik 6-22. 2 posiadania straty, czyli 2 razy musieliby Hammers przyłożyć, żeby móc wyrównać ten rezultat. Znów samotny u góry ekranu, dla nas, bliżej nas, Dawid Janik, Jakub Szojda, klasycznie na running backu. Ależ tam nieporozumienie, na szczęście mamy flagę. Atak na rozgrywającego powyżej linii barków, prawdopodobnie tak będzie zinterpretowana ta flaga. W takim momencie będziemy mieli to połowę dystansu do pola punktowego. Nie widzę dokładnie, co pokazał. A, my jednak holding po stronie Hammers niestety, więc ta flaga nie na Owls, a na Hammers. Bardzo, bardzo nam przykro. Zostajemy z wynikiem 6-22. Hammers znów będą odkopywać piłkę. A jeżeli ktoś z Państwa martwił się o stan zdrowia Jakuba Dziedzica, ten widzę, że już zaopatrzony. Próbuję pokazać okejkę, ale zaopatrzony. Prawdopodobnie już nie zamelduje się dziś na boisku, ale na pewno w następnych meczach jeszcze pokaże, na co go stać. Poprzedni wykop w wykonaniu Hammers bardzo dobry, bez akcji powrotnej. Liczymy, że tak będzie i tym razem. Szymon Szlosarek, nominalny defensywny zawodnik, również w roli kopiącego. Tym razem widać, że będzie akcja powrotna, opanowana bardzo szybko piłka.
i zatrzymany. Próbował atakować jeszcze piłkę Szymon Dwornik. Ładna akcja. Wyrwał około, dobiegł do około 25 yarda. Całkiem dobry powrót. Mamy nadzieję, że teraz uda się zatrzymać defensywie. Po raz pierwszy tak naprawdę ekipę prowadzą przez Pawła Ślosark. Ekipę prowadzoną przez Pawła Sołtysiaka. Oddana piłka. W jakim biegu do zasz, ale zatrzymany przez naszego defensora z numerem 43. Z numerem 43 w naszej ekipie. W naszej ekipie gra Isak Eklik. Widzimy, że bez biegacza grają goście. Czyli możemy spodziewać się albo takich właśnie biegów jak ten przed chwilą do zewnątrz, albo podań. Długie podanie, opanowane. Czy było w boisku? Zaraz nam to pokażę. Prawdopodobnie na tym sidelineie Michał Cymara, czyli również były zawodnik jeszcze z Silesia Rebels z za dawnych lat. Piłka opanowana na 30 yardzie, bardzo ładne podanie. Z numerem 18 piłkę łapał Piotr Kupiec. Wpisał już się również w tym sezonie na listę strzelców, na listę ludzi, którzy złapali podanie w polu punktowym. Bardzo szeroko rozstawione są skrzydła. Melduje się też biegacz, więc prawdopodobnie będzie próba biegu. Może właśnie nawet do tej szerokiej strony. Zatrzymany przez Tomasza Gustyna. Dawid Brzozowski. Udało się te 2 yardy wyrwać, ale świetnie pokazuje się znany nam dobrze Tomasz Gustyn. Mam nadzieję, że więcej takich akcji. Ta nasza linia defensywna powinna naprawdę tutaj szaleć. Są tam mocne nazwiska. Silni faceci, wiemy, że... Mateusz Turalski pełni też tutaj troszeczkę funkcję trenera defensywy, trenera linii defensywnej. Udziela się jak może, stara się pomagać chłopakom swoją wiedzą, którą zdobył zarówno w pierwszej lidze, jak i w właśnie reprezentacji Polski. Znów odrzut Dawida Brzozowskiego. Wybiega poza boisko, ale chyba zdobył już pierwszą próbę i w okolicy 10 yarda będziemy mieli piłkę. Bardzo szybko przemieszczają się po boisku goście. I kiedy to defensywa miała przejąć ciężar gry na siebie, to nasza ofensywa zaczęła się rozkręcać, a defensywa na razie wciąż troszeczkę uśpiona. Nie potrafi zatrzymać ataku gości. Rozgrywający kieruje podanie na zewnątrz, ale niestety brakło koncentracji. Two-minute warning, czyli 2 minuty do końca połowy. To jest taka króciutka przerwa, przypominająca trenerom stan zegara, że jeżeli chcą jeszcze zapunktować, to muszą albo się pospieszyć, albo jeżeli defensywa jest na boisku, muszą wtedy bardziej się postarać, spiąć na wyżyny swoich możliwości. Najgłębiej cofnięty w naszej ekipie Dawid Biesiadecki. On grał kiedyś na rozgrywającym. Mam nadzieję, że tutaj spróbuję poczytać plany rozgrywającego gości. Chociaż z Dawidem Brzozowskim myślę, że będzie to jakaś próba biegu. Właśnie tak też jest. Szuka miejsca do zewnątrz. Nie daje się zatrzymać, ale jest powalony. Powalony numerem 43. Znów chyba Izak Eklik był to. Dobrze się
prezentuje w tej drugiej kwarcie właśnie ten linebacker, czyli zawodnik drugiej linii obrony. Utrudnia możliwie najbardziej Dawidowi Brzozowskiemu zdobywanie yardów. I mamy, o ile się nie mylę, trzecią próbę i wciąż 10 yardów do przejścia, czyli tak jak mówiłem, to jest ta sytuacja, która raczej premiuje podania. Będzie darmowa zagrywka, nie, przerwane gwizdkami. Rozgrywający był zbyt dużym niebezpieczeństwem, wtedy sędziowie przegrywają akcję. Natychmiast zbyt szybko wystrzelił tam Tomasz Gustyn. Defensywa ma prawo zareagować dopiero po ruchu piłki. Jeżeli ruszą wcześniej niż piłka zostanie podana do rozgrywającego, wtedy mamy flagę na boisku. 5 yardów kary. Powtórzenie trzeciej próby. Czasu na do końca tej pierwszej połowy bardzo, bardzo mało. Dystans do pola punktowego również niewielki. Dlatego mam nadzieję, że pomogą mi Państwo z okrzykiem defense! 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 Bez nominalnego biegacza Owls będzie chyba próba podania. Tak, Dawid Brzozowski, ależ tam wytańczył sobie drogę do pola punktowego. Na tą chwilę 28-6. Będzie próba podwyższenia jeszcze. Niestety po tych trzech dobrych akcjach w defensywie teraz troszeczkę przyspała ta nasza obrona. Dużo, dużo było miejsca właśnie do tej szerokiej strony, do zewnątrz boiska wykorzystane. Ustawienie już do podwyższenia za jeden punkt. Dobry snap, dobra wymiana i kopnięcie też jest celne, o ile się nie mylę. Tak, zatem mamy 29-6 i myślę, że około minuty, może nawet poniżej minuty do końca tej połowy, a w przerwie oczywiście tych z Państwa, którzy mają jeszcze ochotę na jakiś napój mniej lub bardziej procentowy, zapraszam do Fraktala. Zapraszam również na loda, mimo tego, że zaszło nam tutaj troszeczkę słońce, zrobiło się ciut chłodniej, to wciąż temperatura bardzo, bardzo przyjemna. Nie wiem, jak wygląda sytuacja z grillem, czy jest już gotowość na kiełbaski, czy jeszcze nie, ale jeżeli jest to połowa, to idealny moment, żeby się w te kiełbaski zaopatrzyć. Trenerzy ofensywni na pewno naszej formacji, znaczy naszej drużyny, przeprowadzili coś takiego jak 2-minute drill, czyli sytuację, w której zostaje mniej niż 2 minuty na zegarze i trzeba zapunktować. Zobaczymy, czy Patryk Konicki zdoła zaryzykować kilka dłuższych podań. Szymon Dwornik, Dawid Janik łapali już dzisiaj krótkie podania, czas na coś długiego. Na tą chwilę akcja powrotna. Dawid Janik ustawiony głęboko. Łapie bez problemów. Dużo miejsca w środku boiska. Zatrzymany, ale dopiero za 30 yardem, także bardzo, bardzo dobra akcja powrotna w wykonaniu Dawida. Został tam dość mocno uderzony. Mam nadzieję, że nie będzie musiał ani chwilki opuścić boiska, ponieważ bez niego nasza ofensywa na pewno słabsza. Troszeczkę zamieszania w ekipie gości. Nie chciałem tutaj za wcześnie powiedzieć, ale sami zdążyli zorientować się, że jest ich za dużo. Bez krycia z góry, czyli bez nominalnego free safety, cover zero. Każdy z zawodników kryty, men, duża presja na linii. My jednak decydujemy się na bieg środkiem. Jakub Szojda. Tym razem z króciutkim zyskiem. Druga próba. Zegar leci.
Tony Bowman, czyli nasz trener główny, dysponuje trzema, czasami na żądanie, trzema timeoutami, mógłby wtedy ten zegar zatrzymać, dać minutkę przerwy na doszlifowanie wszystkiego, co mają zawodnicy zrobić, a ponadto na uniknięcie upływania czasu podczas, kiedy tej gry tak naprawdę nie ma. Patryk Konicki, podanie niecelne, ale jest znowu przechwyt. Nie widzę niestety z powodu tego, że zasłaniają mi goście. Nie wiem, czy mamy przyłożenie, czy nie. We'll be right back.
Hammers zaczną od ofensywy. A w trakcie przerwy miałem okazję również porozmawiać z sędziami, dowiedzieć się, co się wydarzyło na końcu pierwszej połowy, jak zostanie to zinterpretowane i tak jak mówiłem, owszem, miał miejsce blok poniżej kolan, a ponadto upłynął w tej akcji czas gry, więc... Więc zostało to odmierzone teraz właśnie z kick-offu, stąd bardzo, bardzo blisko było do tego, żeby Owls przekopali całe boisko. Zaczniemy zatem z 20 yarda, a organizatorzy dzisiejszego meczu poprosili mnie, aby osoby sprawdziły numery swoich biletów, podeszły do stanowiska z loterią, wylosowały sobie gratis i te numery to, jeżeli Państwo już patrzą na swoje bilety, radzę wyciągnąć, nie będę powtarzał. 64, 81, 119 i 163. Jeszcze raz dla tych z Państwa, którzy się nie spieszą. 64, 81, 119, 163. Nie jestem pewien, ale czy jak ktoś się nie zgłosi, to będą następne numery? Także radę... Słucham? 64, 81, 119, 163. Tym, którzy nie mieli szczęścia, zapraszam tak czy siak do loterii. Nagrody od naszych sponsorów. A my meldujemy się już na boisku. Zaaferowany loterią. Przegapiłem pierwszą próbę, ale widzę, że nie przemieściliśmy się zbytnio. Druga próba, głęboko ustawiony, tym razem importowany nominalny running back drużyny gości. Czyli te podania głęboko będą mocno teraz zniwelowane. Patryk Konicki. I łapie Dawid. Dawid Janik, długie, długie podanie. Myślałem, że kiedy na boisku jako free safety, czyli ten najbardziej cofnięty zawodnik, melduje się Anthony Green, będziemy tych podań dalekich unikali, żeby właśnie ich nie przeciął, nie przechwycił. A tutaj zaczynamy od dalekiej bomby złapanej przez Dawida Janika. To podanie nie było najprostsze, takie, do którego musiał się wrócić. Ja sam miałem okazję wczoraj takie podanie upuścić. Mała zmiana pogody w łaziskach. Troszeczkę zaczyna nam tutaj kropić, niestety. Mamy nadzieję, że to tylko przelotny deszczyk. Jakub Szojdasz szuka miejsca, ale teraz utrzymał się na nogach po tym pierwszym mocnym, mocnym kontakcie. Sam na trzech, można powiedzieć, wyszedł w tym biegu. Zdołał wyciągnąć yard czy dwa. Bardzo, bardzo solidnie biega środkiem Jakub Szojda, mimo tego, że linia ofensywna nie pomaga zbytnio. Stara się jak może cały czas pchać. Widzimy, że zawodnik ustawiony najgłębiej troszeczkę przestawia teraz defensywę. Próba zagrania hard countu, czyli tak zwanego wymuszenia false startu. Ale widać, że zdyscyplinowana linia defensywna Owls
dobrze tam prowadzona przez zagranicznego trenera. Nie dała się na to nabrać ich bardzo krótki zysk. Około jednego jarda w biegu. Patryk Konicki już zmierza do swoich zawodników, żeby przekazać kolejną akcję ofensywną. Trzecia próba, około 6 jardów do zdobycia, aby znów móc być bliżej i przemieścić łańcuchy. Tym dzisiejszym meczem kończymy ten nasz weekend futbolowy w Polsce. Zaraz przytoczę wyniki, ale teraz Patryk Konicki, próba podania. Troszeczkę irytacji na boisku. Był otwarty nasz tight end, zawodnik z numerem 13, Mateusz Merta. Piłka kierowana do tego, który dziś wyrasta nam na tego pierwszego skrzydłowego, czyli Szymona Dwornika, ale znów jakieś nieporozumienie. Szymon, zarówno nasz rozgrywający, jak i Szymon nie należą do najwyższych zawodników, więc czasem, kiedy jest ciut więcej defensorów dookoła nich, jest im się trudniej zorientować w sytuacji. Wydaje się, że był otwarty, acz nie zdążył zlokalizować odpowiednio piłki, a tak jak wspomniałem, to piąty z meczy w tym tygodniu, ostatni o 13:00 Białe Lwy podejmowały Austin Lakers w grupie północnej. Zbita piłka przez linię defensywną. Tak jak mówiłem, nasza linia ofensywna ma problemy z utrzymaniem tych defensorów. I ta całkiem niezła seria ofensywna z długim podaniem do Dawida Janika zakończona w czwartej próbie. Turnover on downs, czyli tylko zamieniamy się, kto atakuje, kto broni. I z tego miejsca, w którym my atakowaliśmy, teraz atakują gracze Bielawy. Wczoraj to 3 spotkania, 2 w lidze pierwszej, 1 w naszej grupie południowej. Tytani Lublin u siebie ulegli Wieliczce Dragons. My mamy jedno zaległe spotkanie właśnie z Tytanami z powodu opadów śniegu, nieprzygotowanego boiska. Został to mecz przełożony, o ile się nie mylę, na 15 maja. Rezerwowy biegacz gości zatrzymany. Leży na boisku nasz zawodnik z numerem 40, ale już się podnosi. Z numerem 40 ucierpiał Szymon Szlosarek. Dlatego właśnie, tak jak wspomniałem, przez mecz z Tytanami, który został przełożony, mamy zaledwie jeden rozegrany mecz. Dzisiaj drugi. Wciąż spore szanse. Mecz z Tytanami powinien być tym, w którym najłatwiej będzie nam powalczyć o zwycięstwo. Tytani na tą chwilę na ostatnim miejscu w naszej grupie południowej. Bez zwycięstwa, zaledwie 6 zdobytych punktów. Ach! Bardzo niskie podanie, ale tak to jest, kiedy mało tych akcji podaniowych rozgrywający w meczu wykonuje. Ręka nie jest rozgrzana, trudno potem celnie skierować piłkę do skrzydłowego. Co ciekawe, bo jak rozmawiałem z trenerem głównym gości, powiedział, że będą skupiali się raczej właśnie na rzucaniu, będą chcieli dać więcej szans na swoim skrzydłowym. Tymczasem prawie że same biegi przynoszące bardzo duże zdobycze jardowe, więc też ciężko się tutaj kłócić z tym, że jest to dobra decyzja, aby biegać. Speed option, czyli odrzucenie do bieg rozgrywającego z możliwością oddania do running backa, i tak też zostało zrobione. Mamy chyba pierwszą próbę, albo przynajmniej w okolicy znaczników. Nawet za znacznikami z mojej perspektywy wyglądało to na nieco krótszy bieg, a tutaj pewnie zdobyta pierwsza próba. I tylko jeszcze kończąc wymianę wyników z pierwszych dwóch meczów wczorajszego dnia, o 11:00 Kraków Kings pokonali lokalnych, też można powiedzieć, sąsiadów, Silesia Rebels Katowice 41-0, a również sąsiedzi, czyli ekipa z Tychów,
W ptasim pojedynku Orłów z Sokołami pokonała Warsaw Eagles 0-52. Jest złapane podanie w takiej, można powiedzieć, że kombinowanej akcji. Z numerem 25, dobrze obsłużony przez Pawła Sołtysiaka, został Szymon Stawski. Państwo na pewno tego nie widzieli, ale pokazał nam nieco swoich tanecznych ruchów. Na tą chwilę 41-6. Teraz zegar będzie już leciał, nawet 42-6. Zegar będzie już leciał nieubłaganie, dopóki Hammers nie uda się zbliżyć do tego wyniku. 43 na 3 oczka na tablicy po stronie Bielawy Owls. 6 zaledwie po stronie gospodarzy Hammers Łaziska. Udało mi się również w przerwie dowiedzieć, że jeżeli ktoś z Państwa miałby ochotę na coś słodkiego, to poza lodami jest też możliwość zaopatrzenia się w gofry z bitą śmietaną, z owocami. Zapraszamy do stanowiska z goframi. Kiełbaski również już są gotowe, także można śmiało, śmiało na niedzielny obiad albo chociaż taki późniejszy, wcześniejszą kolację czy taką przekąskę między posiłkami głównymi kiełbaskę sobie zjeść. A korzystając z chwil sekundki przerwy, pozwolę sobie również na małą prywatę i pozdrowię tych, którzy uprzejmie i usilnie, może mniej uprzejmie, a bardziej usilnie na streamie upominają się o pozdrowienia. Za jednym razem wszystkich Was i wracamy do kopnięcia. Bardzo, bardzo daleko kopnięta piłka, nie ma sensu wracać z nią. Widzimy, że Dawid Janik rezygnuje z powrotu. 20 yardów za darmo z takiej mocnej piłki to i tak dobry start, pewny. Już wiele razy wspominałem o fraktalu, ale jeżeli ktoś z Państwa nadal jest spragniony, chociaż słońce już troszeczkę zaszło, to tam właśnie w napoje można się zaopatrzyć. A na stoisku z loterią można wygrać troszeczkę nagród od Geta Art, wyrobów rzemieślniczych z drewna, podkładek przeróżnych drewnianych przedmiotów, aby sobie tę przestrzeń domową troszeczkę przyozdobić. A jeżeli ktoś jest jeszcze bez prawa jazdy, świetnie złapana piłka przez Szymona Dwornika, szuka jeszcze miejsca w środku boiska, zatrzymany. Myślę, że to jest około 15, może 12 yardów zysku, także widzimy, że te podania w naszej drużynie całkiem nieźle wychodzą. Brakuje tutaj troszeczkę takiej skuteczności. Mamy dość, można powiedzieć, taką skuteczność 50-50, 50-50, czy podanie się uda, czy się nie uda. Nie ma jednak co ryzykować, ponieważ wiemy, że jeżeli będziemy tylko podawać, to już dwa razy udało się tą piłkę przechwycić i zameldować w polu punktowym gościom. I to w dodatku dwa razy był to Sylwester Łazuga. Patryk Konicki. Znów krótkie podanie, ładnie obsłużony. Ładnie obsłużony Mateusz Merta. A dzięki swoim dwóm dzisiejszym przechwytom Sylwester Łazuga zamelduje się na pierwszym miejscu w klasyfikacji defensywnych przyłożeń. Do tej pory tylko Bartłomiej Trniszewski z Jaguar z Kąty Wrocław, z którym jeszcze nie mieliśmy okazji się mierzyć. Zanto jedno tylko takie przyłożenie, a dzisiaj już w jednym meczu Sylwester dwa przechwyty na przyłożenie. Bardzo, bardzo rzadka sytuacja. Myślę, że jest to jeden z kandydatów do nagrody MVP tego spotkania. Patryk Konicki. I złapana, znów przechwycona piłka. Niemożliwe to, co dzisiaj się dzieje. Z numerem 33 Tymon Klimczak. Bez akcji powrotnej.
jednak z przechwytem młody zawodnik, obie zresztą ekipy dość młode, jednym i drugim sąsiedzi zamiedzy regularnie podbierają co większe talenty. Przez długi czas Bielawa Owls byli uważani, można powiedzieć, za takie przedszkole futbolowe dla ekip z Wrocławia. Wiele, wiele talentów, które opuściły Bielawę. Później próbowało wrócić do jakichś innych drużyn po tym, jak we Wrocławiu okazywało się, że futbol jeszcze nie jest na tym poziomie dla nich, ale teraz znów ten bieg rozgrywającego z możliwością odrzucenia. Nie udało się zatrzymać Dawidowi Biesiadeckiemu. Dopiero wypchnięty poza boisko przez jednego z defensorów, który stracił przy tym wszystkim kask. Z numerem 7 był to Rafał Pasieka. Czwórką Tomasz Dymkowski, biegacz z drugiego garnituru po stronie Owls. Przerwa na żądanie dla naszej drużyny. Tony Bowman chce troszeczkę zmotywować jeszcze chłopaków do walki w końcówce tego spotkania. A właściwie w końcówce trzeciej kwarty. Czas jednak leci już nieubłaganie. Myślę, że może około 20, maksymalnie 25 minut łącznie zostało nam tutaj, uwzględniając wszelkiego rodzaju przerwy. Hammers gotowi. Owls jeszcze ostatnie słowa w hadlu. Zagrywka ustalona. Ustawiają się znów z running backiem z tego drugiego garnituru, z Tomaszem Dymkowskim. Widzimy, że ta akcja, w której to rozgrywający decyduje się na bieg i następnie dopiero odrzucenie, kiedy ściągnie na siebie defensorów, działają bardzo, bardzo dobrze. Nie zdziwiłbym się, gdyby te zagrywki były tutaj wykorzystywane do samego końca. Nie, tym razem zaplanowany od razu bieg. I blisko, blisko będzie chyba pierwszej próby. Znaczniki są już zdecydowanie poza moim polem widzenia, ale na szczęście koniec trzeciej kwarty, zatem znaczniki przeniosą się bezpośrednio przede mnie. Będę mógł wszystko Państwu relacjonować jeszcze dokładniej. Zmiana połów i piłka przeniesie się tutaj pod naszą trybunę główną, można by tak powiedzieć. A póki Owls jeszcze ustalają, co będą rozgrywać, co będzie za zagrywka, powiem Państwu, że jeżeli ktoś jeszcze nie ma prawa jazdy albo myśli, gdzie zapisać swoje dzieci, to Alex Instruktor na pewno nauczy, jak dobrze jeździć. Poza tym dziękujemy miastu Łaziska, Mosirowi Łaziska Górne, firmie Cam Media i Śląskie TV za realizację dzisiejszej transmisji. Pani Gabrieli Botor, specjalistce od kamieniarstwa. Również dziękujemy za pomoc i Państwu wszystkim tutaj zgromadzonym dziękujemy za przybycie, to po pierwsze, a także za wsparcie nas w loterii. Przyszli juniorzy wspierają dopingiem, także popatrzmy, mam nadzieję, że teraz defensywa wesprze się na szczyt swojej możliwości. Jest bieg znów. Sporo tam unikniętych takli, unikniętych powalań. Bardzo dobrze sobie dzisiaj
poczynają, można powiedzieć, że tak frywolnie biegają running becy gości. Dużo, dużo unikniętych takli, świetnych zwodów po stronie Owls. Mało gry podaniowej niestety. Chcielibyśmy trochę więcej tego pooglądać zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. U nas Patryk Konicki kilka świetnych podań. W kontraście do tego kilka jednak zdecydowanie gorszych, aż trzy przechwyty. Blisko do pola punktowego, 10 yardów. Czas na presję ze strony Tomasza Gustyna, Mateusza Turalskiego. I jest zatrzymany właśnie przez jednego z naszych defensywnych liniowych z numerem 79, Tomasz Gustyn. Dzisiaj chyba najjaśniej świecąca gwiazda w naszej drużynie, w drużynie Hammers. Piłkę niósł Tomasz Dymkowski. Widziałem, że Dawid Brzozowski już bez padów, przebrany. Mam nadzieję, że to nie jest żadna kontuzja. Oj, 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 będzie flaga. Wyskoczył zbyt szybko. Ten zawodnik, który już zdobył podwyższenie za dwa punkty z numerem 90, Oskar Nowak. Będziemy mieli 5 yardów kary. Powtórkę drugiej próby. Można powiedzieć, że takie ułatwienie dla naszej defensywy. Jest zatrzymany. Bardzo ładnie Tomasz Gustyn na spółkę z zawodnikiem z numerem 99. A z 99 numerem w naszej ekipie Kamil Machulik. Zaskoczony jestem troszeczkę tym, że mało dzisiejszej transmisji w kwestii powale, nie mówię o tak myślałem, że najmocniejszym elemencie defensywy naszej drużyny, czyli o Mateuszu Turalskim. Widzimy, że jest troszeczkę podwajany przez tą linię ofensywną. Obawiają się Goin, to jest chyba jasne, ale bardzo dobrze sobie ta linia ofensywna radzi. Teraz widać, że bardzo, bardzo blisko był z numerem 7 Rafał Pasieka. Obawiał się na pewno kontaktu tam skrzydłowy Piotr Kupiec, kiedy obróceni są skrzydłowi plecami do defensorów i czują to, że na pewno ten defensor jest blisko. Ciężko skupienie na piłce. Myślę, że będziemy mieli koncept zagrywek flad po stronie dołu ekranu dla nas na tym dalszym sideline. Myślę, że będzie biegów w tamtą stronę. I jest przyłożenie niestety. Niestety z numerem 15. Był blisko wszystkiego Paweł Fojcik, ale nie zdołał tam przeszkodzić Marcelowi Stawskiemu w złapaniu tego podania. To już chyba 49 do 0, do 6, o ile się nie mylę. Przepraszam bardzo za pomyłkę. Będą blisko. Podwyższenie jest udane. Piłka utknęła na drzewie. Mamy nadzieję, że nie przerwie nam to meczu. Szymon Szlosarek w jakiejś dyskusji z jednym z arbitrów.
50 do 6. Brakuje, można powiedzieć, że jednego przyłożenia do ustanowienia najwyższego wyniku w tym sezonie, a dwóch przyłożeń chyba do ustawienia dwóch przyłożeń do ustalenia największej różnicy punktowej w tym sezonie na tą chwilę. To wczorajszy mecz Falcons-Eagles, 52 oczka różnicy. Dawid Janik jako returner, Dawid Biesiadecki jako pierwszy bloker, drugim blokerem Karol Szczepek. Może jakiś przebłysk w formacjach specjalnych. Piłka będzie raczej zopanowana przez Dawida Janika. Tak jest. Jest sporo miejsca, już na 20 yardzie. Szuka miejsca do zewnątrz Dawid, wciąż na nogach. Mamy jakąś flagę. 30 yardów, 34 yardy. Dobry return. Zobaczmy tylko, za co tam była flaga. Mam nadzieję, że nie będzie to flaga przeciwko naszej drużynie. Popatrzmy, co pokaże arbiter główny, w którą stronę to przewinienie. Prawdopodobnie blok w plecy, 10 yardów kary. Z miejsca faulu cofnięci niestety zaledwie na 15 yard nasza ekipa, nasza formacja ataku. Tutaj zupełnie nie ma już nic do stracenia, można troszeczkę ryzykowniej pograć, spróbować bardziej widowiskowych podań. Patryk Konicki rzuca i nawet łapie i celny. Oj, piłka wypada niestety i jest przechwycona przez gości. Z numerem 37 Kacper Błaszczyk łapał tę piłkę. Niestety w kontakcie z pierwszym, drugim i potem następnie trzecim z defensorów wypluł. Czyli mamy tak zwane fumble i nakryta została ta piłka przez gości. Znów nasza defensywa na boisku. Blisko, blisko do pola punktowego. Trudna sytuacja. Na bronienie. Bardzo późno ustawia się tutaj atak gości. Zmiana na pozycji rozgrywającego, nominalny running back tym razem. Jest zatrzymany bardzo, bardzo szybko. Z numerem 63 to chyba Paweł Kosmowski. Tomasz Dymkowski. Najpierw na pozycji biegacza, teraz na pozycji rozgrywającego. Zobaczymy, czy spróbuje jakiejś akcji rzutowej. Zwykle ci drudzy rozgrywający nie są aż tak wprawni w tej umiejętności, ale popatrzmy, jak poprowadzi swoją ofensywę. Dwóch blokerów. Możemy mieć flagę za horse collar tackle, czyli takie powalenie w momencie za kołnierz. Kiedy jest mocno szarpnięty, bardzo to jest kontuzjogenne. Kontuzjogenne zagranie. Zobaczmy, co pokażą sędziowie. Wydawało mi się, że nie było to aż tak gwałtowne. Tak, przewinienie osobiste. Horse collar tackle po naszej stronie. Nie wiem, czy to był z numerem 43. Isaac Eklik, czy któryś z naszych linebackerów. Ale mam wrażenie, że tak właśnie było i jest to
10-jardowa kara. Powtórzenie drugiej próby. Darmowe 10 yardów po bardzo, bardzo ładnej akcji. Poprawkę widzimy przez sędziego liniowego na pierwszą próbę. Wciąż stoją te znaczniki, zatem 12 yardów do pola punktowego, 10 do zdobycia. Bardzo ładnie Tomasz Gustyn z Mateuszem Turalskim spenetrowali teraz przez linię ofensywną. Jest zatrzymanie, widzimy, że tutaj zmiany też w linii ofensywnej gości pozwalają Hammers troszeczkę żwawiej poruszać się i poczynać sobie w defensywie. Mimo tego, że nasz defense przez większą część meczu był na boisku, musiał bardzo, bardzo dużo z siebie dawać, to wciąż ma siły, wciąż starają się jeszcze powalczyć, pokazać jak najlepszej strony. Ten doping bardzo, bardzo zasłużony. Zdążył na szczęście Isaac Klik wrócić w porę za linię. Zatrzymany przed pierwszą próbą. 2-minute warning, zaledwie 2 minutki do końca. Kiedy ustawią się nasi zawodnicy, wierzę, że tutaj damy radę jeszcze przez te 2 minutki wykrzesać sobie troszeczkę energii, żeby na zakończenie meczu wybronić jeszcze to posiadanie. Zatem wszyscy razem. Let's go defense, let's go! Let's go defense, let's go! Około 6 yardów do pola punktowego. Zapewne znów będzie to akcja biegowa. Odrzucenie piłki. Szuka miejsca, ale świetnie Tomasz Gustyn. Tomasz Gustyn powalenie w tym samym miejscu, w którym zaczynali. Nawet widowiskowy skok do tego powalenia. Choć nie należy do najmłodszych, Tomasz Gustyn to widać, że wciąż sprawny. Poniżej 1 minuty do zakończenia, zegar wciąż leci. Czwarta próba, 6 yardów do pola punktowego, więc wszyscy raz jeszcze. Defense! Żadnego safety głęboko. Mocno zapchany bok z dużą miejsc. I Tomasz Gustyn zatrzymuje. Tomasz Gustyn rozpoczął, Paweł Kosmowski zakończył. Także wielkie brawa dla Państwa za to, że razem z tym dopingiem zatrzymaliśmy z naszą defensywą to posiadanie. Nie udało się zdobyć ani pierwszej próby, ani przyłożenia. Widzimy, że bez nominalnego rozgrywającego Pawła Sołtysiaka nie poszło tutaj tak łatwo. Zostało już bardzo, bardzo mało sekund na zegarze. Nie wiem, czy Patryk Konicki będzie też próbował jakiejś dalekiej bomby, czy to już będzie... Tak. Upłynął nam ten zegar. Koniec czasu. Bardzo wszystkim Państwu dziękuję. Wielkie brawa dla Państwa, wielkie brawa dla tych przed telewizorami, przed ekranami, którzy wytrzymali z nami tutaj do końca spotkania. Wielkie podziękowania dla Fractala, dla Geta Art, naszych sponsorów, miastu Łaziska Górne, Mosirowi Łaziska Górne, panu burmistrzowi, Gazecie Łaziska, instruktorowi jazdy, Alex Instruktor, Cam Media i Śląskie TV, pani Gabrieli Botor. Wielkie, wielkie dzięki za oglądanie tego spotkania. Nie wiem, kto został MVP tego spotkania. Jeżeli będzie mi dana ta informacja, zaraz się z nią z Państwem podzielę. A tych, którzy jeszcze na zakończenie spotkania chcieliby wziąć udział w loterii, zapraszamy do stoiska loteryjnego. Widzę, że zbiera się też powoli Fractal, także jeżeli ktoś jeszcze ma ochotę na piwko, na do widzenia, zapraszam do Fractala. Dzieci na ostatnie minuty na Dmuchańcach. Dziękuję Państwu bardzo. Do usłyszenia na następnym meczu domowym. A przyjemność umilania albo i nie moim głosem Państwu tej transmisji miałem ja, Tomek Nowak.
Do usłyszenia następnym razem. Thank you.